Cześć! W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam historie kryjące się za piłkarskimi tatuażami. Przygotujcie chusteczki, bowiem niektóre z nich są w stanie wzruszyć nawet największego twardziela. Na prawej ręce lewego obrońcy Realu znajduje się tatuaż przedstawiający Garbusa. To auto jest szczególnym elementem kariery Brazylijczyka, gdyż wiąże się z jego początkami. To na cześć mojego dziadka. Mój dziadek był człowiekiem, który zawsze we mnie wierzył i woził mnie na treningi swoim Garbusem. To on uczynił niemożliwe możliwym. Zawsze wiedział, że będę zawodowym piłkarzem. Lwia część tatuaży Davida Beckhama dotyczy jego rodziny. Najbardziej poruszający jest chyba ten, utworzony w roku 2015. Jest to odtworzony na dłoni rysunek córki Becksa, Harper. W zestawieniu oczywiście nie mogło zabraknąć Santiago Cazorli, który w wyniku przeszczepu skóry z wytatuowanej ręki na nogę, spowodowanego powikłaniami po kontuzji, musiał pogodzić się z nowym miejscem dla kawałka swojego tatuażu. Piłkarz stwierdził, że nie zamierza tego korygować. Nowe oblicze jego Achillesa ma być symbolem powrotu do gry w piłkę. Przed 2 laty Arturo Vidal pokazał światu swój tatuaż obrazujący pompę insulinową. Decydując się na ten nietypowy obrazek na swoim ciele, chciał wesprzeć swojego syna, u którego zdiagnozowano cukrzycę. Sporo dywagacji wzbudziły liczby, które Sergio Ramos umieścił na swoich palcach. Wielu internautów próbowało rozwikłać tę zagadkę. W końcu Hiszpan wyjaśnił, jakie historie kryją się za tymi numerami. 90+ należy odbierać jako doliczony czas gry. Piłkarz kilkukrotnie zdobywał swoje najważniejsze gole w ostatnich sekundach spotkania. Mowa tu chociażby o finale Ligi Mistrzów z roku 2014 czy El Clasico z roku 2016. 35 i 32 to pierwsze numery, z jakimi występował w Sewilli, zaś z 19 notował debiut w reprezentacji Hiszpanii. To są liczby, które naznaczyły moje życie, wyznał gwiazdor królewskich. W roku 2014 Carlos Tevez pochwalił się w internecie swoim okazałym tatuażem przedstawiającym sąd ostateczny z Kaplicy Sykstyńskiej. Ciekawostką jest fakt, że autorem dzieła znajdującego się na plecach byłej gwiazdy Manchesteru City czy Juventusu jest Polak, Piotr Tatoń, który w przeszłości ozdobił skórę m.in. Ashley Cola czy Wayne'a Bridge'a. 27-letni skrzydłowy ekipy Fulham na swojej piersi umieścił wizerunek uśmiechniętego mężczyzny palącego cygaro. To jego ojciec, który zmarł przed 2 laty. W czasach, gdy Antony rozpoczynał swoją przygodę z piłką, to on zawoził go na każdy trening. Chcę tym wynagrodzić mojego ojca, który zrobił dla mnie wszystko i dzięki któremu teraz tutaj jestem. Jednym z najbardziej okazałych tatuaży w środowisku piłkarskim może pochwalić się André Gray. Napastnik Watfordu na swoich plecach umieścił wizerunek osób związanych z walką na rzecz praw człowieka. Jak przyznał w jednym z wywiadów, jest to kwestia, która bardzo go interesuje. Od wielu lat czyta książki na ten temat. Od dawna planował ten tatuaż. Na jego skórze znajdziemy twarze takich osób jak Bob Marley, Muhammad Ali, Martin Luther King czy Nelson Mandela. Realizacja tego tatuażu pochłonęła 9 8-godzinnych sesji. Jeden z najciekawszych piłkarskich tatuaży bez wątpienia należy do Daniele De Rossiego. Piłkarz słynący z ostrej gry umieścił na swojej łydce ostrzeżenie dla rywali. Tatuaż stricte związany z piłką nożną posiada również Mauricio Pinilla. Symbolizuje on najsmutniejsze wydarzenie w sportowej karierze chilijskiego napastnika, kiedy to w końcowej fazie meczu z Brazylią na Mistrzostwach Świata 2014 trafił piłką w poprzeczkę. W tamtym momencie mógł stać się absolutnym bohaterem całego narodu, gdyż na telebimie widniał wynik 1-1. Ostatecznie Canarinhos wygrali to spotkanie w konkursie rzutów karnych. A czy Wy znacie jakieś historie, które kryją się za piłkarskimi tatuażami? Jeśli tak, to podzielcie się swoją wiedzą w komentarzu. Ponadto zachęcam Was do subskrybowania kanału Zawód Typer. No i do zobaczenia.